Cześć, dzisiaj zrobię coś, co obiecuję sobie od 4 lat, czyli odkąd mieszkam w Warszawie. Mianowicie wstałam rano i idę na wycieczkę śladami lalki. Wycieczkę prowadzę Adrian Sobeszczański i zaczynamy od łazienek. W końcu to tu spotykali się i bywali Wokulski oraz Izabela Łęcka. Zresztą same łazienki królewskie, bo trzeba troszeczkę cofnąć się do historii, zaczyna się już w wieku XVII, kiedy te tereny zakupuje Stanisław Herakliusz Lubomirski, który nie jest takim zwykłym szlachetką, ale wielkim magnatem, erudytą, który między innymi był filozofem, pisarzem, poetą, działaczem społecznym, politycznym, i on tutaj postanowił wybudować sobie coś w rodzaju takiego letniego salonu. Z łazienek wychodzimy na Aleje Ujazdowskie, które w czasach Wokulskiego i Łęckiej tętniły życiem, były salonem miasta bardzo ruchliwym, no i nasi bohaterowie często nimi spacerowali. Jedną z ulic, które najmniej się zmieniły, i możemy wyobrazić sobie, że tak wyglądały za czasów Łęckiej i Wokulskiego, jest ulica Agrykola, gdzie nadal stoją lampy gazowe. Tylko że nazwa tej ulicy została nieco, powiedzmy, pomylona. A czy Łęcka i Wokulski przychodzili do Parku Ujazdowskiego? No nie, nie przychodzili. Z prostej przyczyny tego parku nie było. To dlaczego przyszliśmy tam z wycieczką? Ano dlatego, że był tu Plac Ujazdowski, a przy placu tym również Plac Zabaw Ludowych, gdzie bywali nasi bohaterowie. Jest taka scena w lalce, kiedy Wokulski obserwuje prostych ludzi, którzy biorą udział w konkursie, wspinają się po takich drewnianych palach, które są nasmarowane czymś tłustym, i on obserwuje ich sytuację, patrzy, kto wygrywa, widzi zwycięzcę, który wygrywa zegarek, bardzo się cieszy, jest przez chwilę bohaterem tłumu, no ale właśnie przez chwilę, a potem wszyscy o nim zapominają. No i Wokulski myśli sobie o tym, jak wygląda jego los. Dzisiaj ma pieniądze, jest bogaty i ważny, a potem czy o nim też zapomną? To takie rozważania, które towarzyszą naszemu bohaterowi przez długi czas. A to Dolina Szwajcarska, w której spotykała się ówczesna arystokracja. Wspomina więc o niej również Wokulski. A z tamtego miejsca już bardzo blisko na ulicę Wilczą, gdzie znajduje się kamienica, w której mogłaby mieszkać Izabela Łęcka, gdyby oczywiście istniała. Ale dwie kilka budynków dalej znajduje się budynek, a właściwie działka, na której mieszkał Bolesław Prus. Naprawdę. Ten budynek, w którym on mieszkał, nie zachował się, jest tu nowa plomba, ale to na pewno był ten adres, jeden z kilku warszawskich adresów Prusa. A tu już krucza i pusta działka, gdzie mógł stać budynek należący do Łęckich, ten, w którym mieszkała hrabina Krzeszowska. I tu, gdzie my jesteśmy, było podwórze tej kamienicy. Między innymi takie drzewa, czy to te drzewa, które tutaj rosną, stały na podwórzu tej kamienicy. Oczywiście tak przypuszczają historycy i specjaliści od literatury, bo kiedy obrócimy się, to po drugiej stronie ulicy kolejny adres, pod którym mieszkał Prus. Zauważył właśnie kamienicę z dwupiętrową, z parą żelaznych balkonów. A drugą taką informację daje nam Ignacy Rzecki w pamiętniku starego subiekta, który idzie tutaj na ulicę Kruczą od krakowskiego przedmieścia. I wiemy, że idzie za kościół świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży, a kolumnadę tego kościoła widzi w perspektywie ulicy Wspólnej. A więc wiemy, że to musiało być za ulicą Wspólną, a na pewno przed ulicą Wilczą, więc wypada tutaj na ten numer 26. No i to ta kamienica miała być licytowana podczas licytacji na ulicy Miodowej. Tomasz Łęcki decyduje się na sprzedaż tej kamienicy mimo ogromnych protestów i oporów Izabeli Łęckiej, która tu mówi, że nie chce, aby jej srebra rodowe znajdowały się na stołach kogoś innego. On odpowiada, że nasze srebra rodowe były już na stołach Tatarów i zbuntowanych chłopów. Ona odpowiada, ale wtedy była wojna, na co on mówi, ale czy dzisiaj nie ma wojny, tylko dzisiaj zamiast kosą czy jataganem walczy się rublem. Ta wycieczka kończy się na placu Trzech Krzyży, na którym nasi bohaterowie nie bywali, ale bywali wokół. Ale ja mam jeszcze chwilę czasu i chcę was zabrać dalej. Wycieczka się skończyła, ale ja postanowiłam jeszcze poratować się kawą i zabrać was do kamienicy Wokulskiego i pokazać wam, gdzie był jego sklep. Czyli idziemy sobie przez Nowy Świat na krakowskie przedmieście.
Gdyby Wokulski istniał naprawdę, mieszkałby w kamienicy na krakowskim przedmieściu pod numerem 4, gdzie dziś można znaleźć nawet tablicę, która upamiętnia fikcyjnego bohatera, postać powołaną do życia przez Bolesława Prusa, filantropa urodzonego w 1832 roku. Oczywiście urodzonego tylko na kartach powieści. Już kilka numerów dalej, ale po drugiej stronie ulicy, kamienice, w których znajdowały się sklepy Wokulskiego, czyli też miejsce, gdzie mieszkał Rzecki. Tam też znajdziecie tablicę, która upamiętnia postać, która nie istniała. No i co? I warto zajrzeć w bramę, jeżeli jest otwarta. O, zobaczcie, tu mieszkał Ignacy Rzecki. A na koniec schodzimy na Powiśle, gdzie dziś mieszkam ja, a gdzie kiedyś spacerował Wokulski. W zależności od jego nastroju opisywał to miejsce bardzo, bardzo różnie.